Analizy Live, witają Państwa 25 marca w poniedziałek. Rafał Bogusławski. Dzień dobry. Robert Stanilewicz. Rozmawiamy tutaj o inwestowaniu, rynkach finansowych, gospodarce i o świecie. I przed nami cała masa bardzo ciekawych tematów. W temacie mamy jabłka przypiekane. Chodzi o Apple'a i jego potencjalne kłopoty i to zgotowane mu przez samą amerykańską administrację. Za chwilę więcej o tym, ale najpierw przegląd rynku będzie. No cóż, wiadomo co się działo w tych ostatnich dniach, czyli wielki zamach w Moskwie. Odniesiemy się do tego jakoś rynkowo dla porządku, czy coś się wydarzyło? No od razu powiem, że nie, oczywiście nic się nie wydarzyło. Część z Was wie, że się nic nie wydarzyło na rynkach. Nie będziemy się odnosić do tego, kto i co i tak dalej, jakie mogą być konsekwencje raczej chyba, chyba że mu się popłynie w tym kierunku. Ale z racji tego, że zaczynamy od takiego tematu jednak ponurego, w kontekście rynkowym oczywiście, gdzie nie ma reakcji, ale ponurego, to suchary na potem. Suchary na potem. Na tak? Potem. Tutaj ktoś sugerował jakiś suchar z wykorzystaniem AI. Nie wiem, o co chodzi, nie znamy tego suchara, ale to jakiś polityczny chyba, to też niekoniecznie. Nawet my nie znamy wszystkich sucharów. Nawet ty nie znasz wszystkich suchary potem. Startujemy. Czyli na starcie naszego odcinka, który będzie dotyczył w pewnym stopniu Apple'a, najpierw przegląd rynkowy. Dolar złoty tutaj mamy na... Dolar złoty tutaj za 3 lata wykres, natomiast jak popatrzymy, co się wydarzyło w ostatnich kilku dniach, to przede wszystkim osłabienie złotego, to jest umocnienie dolara na rynkach światowych i to się działo w ubiegłym tygodniu, ponieważ po decyzji Fedu, jeżeli chodzi o stopy procentowe i deklaracji czy konferencji Powella, która została przyjęta dość gołębio, ale następne dwa dni to już było dragowanie, czyli dolar się przez dwa dni umacniał i to widać na dolar złoty. Natomiast dzisiaj praktycznie w czasie sesji dietetyckiej testowaliśmy przez moment 4 złote za dolara, natomiast reakcja jest żadna, to znaczy patrząc na to, co się wydarzyło w Moskwie, to widać, że rynki to po prostu ignorują w tej chwili. Pytanie oczywiście, co będzie, jak Rosja zdecyduje się na jakąś odpowiedź, pewnie się zdecyduje, natomiast na razie rynki to zupełnie zignorowały. I odpowiedź wobec kogo, tak? Bo wiadomo, że tak, pierwsza wersja, znaczy ta wersja, no nie pierwsza, ale ta wersja o państwie islamskim jest przez propagandę rosyjską odwracana teraz, że brody sztuczne, mówię już w przenosie, chociaż też takie się pojawiły jakieś hasła gdzieś tam w mediach społecznościowych, a oni jechali w ogóle w kierunku Ukrainy, gdzie mieli okno przygotowane. Więc o tej odpowiedzi nie wiemy nic. Nie wiemy nic, natomiast wiemy jaka jest reakcja rynku i tutaj patrząc na waluty, to praktycznie waluty, gdyby rynki się przestraszyły, to byłaby reakcja jednoznaczna, czyli dolar by się umocnił, zwłaszcza do złotego. Natomiast ta reakcja, no w tej chwili tam złoty lekko się umacnia do dolara, więc nie, jesteśmy poniżej 3,99. W czasie sesji azjatyckiej był test przez chwilę 4 złotych, natomiast no widać, że rynki tutaj nie reagują. Na innych walutach też specjalnie dzisiaj nic się nie dzieje, jakiegoś szokującego. Euro leciutko odrabia straty, czyli tam jest powyżej 1,08. Nie widać też specjalnej reakcji na kontraktach terminowych na akcje. Zarówno amerykańskie, jak i europejskie, tam te zmiany są 0,2%, no ewidentnie rynki po prostu na razie nie próbują grać tego wydarzenia. Czy mają rację? Nie wiem, bo to zależy naprawdę od tego, co tam wydarzy się w następnych ruchach, zwłaszcza właśnie jak Rosja to będzie chciała wykorzystywać, czy Putin będzie chciał to wykorzystywać. Natomiast na razie... Jeszcze wrzuciłem dolar-rubel, tak, bo chciałem. Dolar-rubel, no praktycznie tutaj no, dzisiaj żadnej reakcji nie ma. Oczywiście ten rynek... Powiedzieć, że tam jest jakiś handel taki płynny, no to jest nadużycie, natomiast no, mimo wszystko ten rynek jakąś płynność ma, jest w dużym stopniu przez bank centralny kontrolowany, natomiast no, dzisiaj widać, że ta reakcja jest praktycznie zerowa, no bo te wydarzenia miały miejsce w weekend, natomiast jak patrzymy, gdzie jest dzisiaj rubel do dolara, bo to jest dolar-rubel, tak, czyli jak kurs spada, to znaczy, że rubel się umacnia, dolar słabnie, no to dzisiaj jest nawet w porównaniu z piątkową sesją, jest z piątkowym dniem, bo tam sesji nie ma. Znaczy w ogóle nie ma na rynkach walutowych sesji, są dni transakcyjne, tak? Natomiast jak popatrzymy na dolar, rubel, no to mamy dzisiaj lekkie umocnienie rubla. No i to jest, też pokazuje, że w zasadzie ta waluta, która powinna być najbardziej zainteresowana, znaczy, przepraszam, inwestorzy na tej walucie powinni być najbardziej zainteresowani takimi informacjami, też nie zareagowali.
To spójrzmy teraz w takim razie na kontrakty na Europę, bo wspominałeś coś tam, no to ja je pokażę. O wszystkich giełdach mówiłeś chyba przez chwilę, tak? A tak. Tutaj mamy no, takie kontrakty, niewielkie minusy w tym momencie są. Niewielkie minusy, to też warto właśnie w kontekście ubiegłego tygodnia patrzeć na te indeksy, bo tam zwłaszcza po Powellu to trochę się poprawił sentyment do rynku. Natomiast no, dzisiejsze ruchy, no, w ogóle rynki są ostatnio zaskakująco spokojne, znaczy ostatnio to już jest 2 miesiące co najmniej, a w zasadzie ostatnio jakiś większy taki ruch, ja nie mówię o polskim rynku, ale o rynkach europejskich i amerykańskim, to taki większy ruch to był pierwszy tydzień stycznia, a tak to rynki są bardzo spokojne i tutaj te europejskie dzisiaj kontrakty też nie pokazują, że w zasadzie no, wydarzenia w Rosji nie mają żadnego znaczenia. Rynek jest lekko uśpiony, to warto pamiętać, że na większości rynków, w tym w Polsce i w Stanach, będziemy mieli krótszy tydzień handlowy, czyli do czwartku tylko, w piątek wolne, odpoczywamy. I to taki tydzień też ma swoje zasady gry. To znaczy czasami się zdarza, na przykład w Stanach Zjednoczonych, że tam następuje krótkoterminowa zmiana trendu. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale kilka dni przed świętem, takim trzydniowym, właśnie przedłużonym weekendem, albo po, następuje krótkoterminowa zmiana trendu. No i patrząc na SP500, patrząc na DAX-a, no to tutaj jakaś korekta dwu-trzysesyjna, tak lekkie spadki, to nie jest coś, co by zaskoczyło mnie bardzo i to nie będzie miało specjalnie związku z tym, co wydarzyło się w Rosji. Natomiast nadal patrząc na DAX-a, to jest wykres DAX-a, to tutaj zasada, że DAX nie spada, obowiązuje praktycznie od października, w styczniu tam był ostatnia taka bardziej rozbudowana korekta i dalej wzrosty, natomiast to jest ciekawe też w kontekście dzisiaj jeden z tematów, który się pojawia. Ja cały czas obserwuję europejskie gospodarki, bo albo inwestorzy na rynkach akcji mają rację i gospodarki przyspieszą, albo inwestorzy na rynkach akcji nie mają racji i będzie bolesna korekta na rynkach akcyjnych, ponieważ gospodarka nie nadąży. I tutaj DAX, oczywiście tam spółki z DAX-a mają bardzo duże przychody z zagranicy, natomiast mimo wszystko no DAX zachowuje się bardzo, bardzo mocno w porównaniu z tym, co się dzieje w gospodarce niemieckiej. To już nie jest kwestia tych ostatnich miesięcy, tylko ostatnich kwartałów, więc pytanie, co będzie dalej, no to jest bardzo interesujące z punktu widzenia właśnie makro, które nie jest jednoznaczne i tutaj jest dużo wątpliwości, jak ten rynek może się dalej zachowywać. I tak przeszliśmy do niemieckiej gospodarki za sprawą DAX-a, który zachowuje się no, niesamowicie dobrze, a właśnie może to jednak było zapowiedź tego, że dołek już mieli. No i to jest dla mnie bardzo ciekawa sytuacja teraz, jeżeli patrzymy na gospodarkę niemiecką, bo te IFO, czyli ten wskaźnik też, który bardziej lubimy i to dotyczy biznesu bardziej, a nie instytucji finansowych, które prognozują, co tam się będzie działo i bardziej to jest zaburzone tym, co się dzieje na rynkach akcyjnych, to tutaj no, teoretycznie to jest bardziej oparte na sentymencie przedsiębiorców i ten odczyt był wyższy niż spodziewany. 87,5 zamiast 84,7, różnica nie wydaje się duża, natomiast no, jeżeli ta tendencja była powtórzona jeszcze w kolejnych miesiącach, to by wskazywało na to, że w perspektywie kilku miesięcy można oczekiwać, że gospodarka niemiecka zacznie trochę przyspieszać. Natomiast jak patrzymy na dane o produkcji przemysłowej, spadek zamówień, tak? Jeżeli popatrzymy w ogóle na aktywność gospodarczą w Niemczech, też jeżeli nawet patrzymy na sektor usług, no to tam niespecjalnie widać, żeby te oczekiwania na poprawę, sentymentów gospodarczych czy w ogóle koniunktury gospodarczej, żeby one znalazły potwierdzenie już teraz w jakichś danych twardych. To jest bardzo duże, według mnie to jest kwestia psychologii, to znaczy przedsiębiorcy zakładają, że będą obniżki stóp procentowych, więc gospodarka przetrwała ten okres wyższych stóp procentowych, będą obniżki stóp procentowych, no to na pewno się koniunktura poprawi. No, według mnie nie jest to tak oczywiste, więc jesteśmy cały czas w takim, mówię o rynkach europejskich, nie tylko o DAX-ie, Wielka Brytania mam podobne wątpliwości co do gospodarki Wielkiej Brytanii, podobne co do francuskiej gospodarki, że gospodarka europejska, strefy euro, czy w ogóle gospodarki krajów Europy, będą musiały sprostać oczekiwaniom i przedsiębiorców, i inwestorów. Pytanie, czy to się stanie i to będzie
praktycznie pozytywna niespodzianka. Ja mam spore wątpliwości. Znaczy, patrząc na to, co się dzieje, tak jak powiedziałem, z wskaźnikami gospodarczymi, produkcją przemysłową czy innymi wskaźnikami pokazującymi aktywność gospodarczą tu i teraz, to te oczekiwania mogą być trochę na wyrost, a te wskaźniki według mnie sentymentu są obciążone w dużym stopniu tym, czego inwestorzy się spodziewają po polityce Europejskiego Banku Centralnego. O tutaj wykres właśnie, jak to wygląda w trochę dłuższej perspektywie od 2019 roku, no to do 100 punktów trochę jednak brakuje, natomiast jak popatrzymy na ostatnie odczyty, no to ewidentnie jest poprawa sytuacji i zarówno jeżeli chodzi o oczekiwania, jeżeli chodzi o ocenę bieżącej sytuacji, natomiast ta ocena bieżącej sytuacji rośnie wolniej niż oczekiwania. Pytanie jest takie, czy po prostu ten trend się utrzyma. Według mnie się nie utrzyma. Patrząc na to, co się dzieje w gospodarkach europejskich, według mnie będzie hamowanie. Już drugi kwartał powinien przynieść ponownie pogorszenie odczytów, wskaźników, jeżeli chodzi o sytuację bieżącą. Tutaj kilka czynników będzie miało znaczenie. Przede wszystkim handel międzynarodowy nie rozpędza się. Znaczy to widać w wskaźnikach handlu międzynarodowego, jak wygląda sytuacja Chin, jeżeli chodzi o partnera, tak, importu, eksportu z wielu krajów europejskich, to nie wygląda rewelacyjnie i to będzie rzutowało na aktywność gospodarczą Europy. Ale do Chin może za chwilę, bo przecież jeszcze w strefie euro będzie obniżka stóp procentowych przed Stanami. Tak, tak. No to też ciekawe, że to pan Nagel powiedział, czyli Bundesbank. I to człowiek, który, znaczy w ogóle Bundesbank jest najczęściej jastrzębi, znaczy bez względu na to, kto jest przedstawicielem, kto jest szefem Bundesbanku, kto jest przedstawicielem w Europejskim Banku Centralnym ze strony Niemiec, to te wypowiedzi najczęściej są jastrzębie, to jest kwestia uwarunkowań, jakie mają ekonomiści niemieccy, oni po prostu zawsze boją się inflacji, więc na wszelki wypadek wolą mieć wyższe stopy procentowe i bardziej zachowawczą politykę, jeżeli chodzi ogólnie o politykę monetarną, natomiast Nagel powiedział, że tutaj możliwe jest, że będzie obniżka w czerwcu, natomiast że to nie musi oznaczać serii obniżek, przepraszam, powiedziałem chyba podwyżkę, że będzie obniżka w czerwcu, a to nie musi wcale oznaczać serii obniżek, że może to być jednorazowy ruch, albo na przykład może być jeszcze jeden ruch, ale generalnie to nie musi być wcale tak, że to będzie seria obniżek stóp procentowych, co wynikałoby oczywiście z tego, że inflacja nadal nie jest jeszcze w pełni pod kontrolą i nie zwracają tak dużej uwagi na aktywność gospodarczą. Bardziej interesuje jest cały czas inflacja, więc z jednej strony ta wypowiedź jest łagodna, no bo zapowiada obniżkę stóp, natomiast z drugiej strony to jest trochę zimny prysznic, że niekoniecznie to oznacza, że już będzie seria obniżek i będą stopy procentowe w strefie euro spadały na przykład w okolice 2%. Warto zwracać uwagę na to, jakie będą kolejne komunikaty i też jakie będą decyzje. Konferencja Europejskiego Banku Centralnego jest 11 kwietnia. I zakładam, że konferencja pani Lagarde będzie obserwowana w Europie przede wszystkim równie uważnie jak ostatnia konferencja Powella. Dla Stanów Zjednoczonych to nie ma aż takiego znaczenia, natomiast dla Europy tak. To jeszcze obrazek z Bloomberga, że ta inflacja spada wolniej niż oczekiwano. To jest ten sam dylemat, który jest widoczny, znaczy ten sam problem i ten sam dylemat, który mają bankierzy centralni i w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce też. Że inflacja spadła do takich poziomów, które już można uznać za bliskie normalizacji, natomiast żeby spadła do poziomu 2%, na przykład w strefie euro, to jeszcze trochę potrzeba i żeby tam się utrzymała. Bo za chwilę, jeżeli by się faktycznie okazało, że te wskaźniki wyprzedzające koniunktury pokazują chociażby w Niemczech, tak, że będzie lekka poprawa koniunktury, na świecie utrzyma się wzrost cen paliw i nie będzie już obniżek cen energii, no to za chwilę możemy się znowu przekonać, że w strefie euro inflacja jest na poziomie powyżej 4%. Inflacja bazowa też może zacząć rosnąć ze względu na to, że te wtórne fale inflacyjne, one cały czas są groźne, to znaczy indeksacja między innymi wynagrodzeń, indeksacja kosztów, to jest coś, co zazwyczaj zapewnia drugą falę jeszcze wzrostu inflacji. I wydaje mi się, że to jest jeszcze przed nami, więc te wypowiedzi Nagela, to nie jest coś, co jest po prostu tylko dlatego, że on założenia jest jastrzębiem, tylko raczej po prostu zwrócenie uwagi na to, że te ryzyka odbicia inflacji cały czas
są dość istotne. Jaką ścieżkę wybiorą, no to oczywiście warto będzie poczekać na 11 kwietnia i konferencję pani Lagarde. To teraz tropem bankierów centralnych przenosimy się na chwilę do Wielkiej Brytanii. No Wielka Brytania to jest w kontekście piątkowych danych o sprzedaży detalicznej, tam rok do roku spadek o minus 0,4%, miał być trochę większy, o 0,8%. Miesiąc do miesiąca jest bez zmian sprzedaż detaliczna. No i teraz jest podstawowe pytanie takie, czy Bank Anglii robi właściwie nie obniżając stóp procentowych, nie zaczynając tych obniżek stóp procentowych, bo tam też inflacja pospadała znacząco. I czy sprzedaż detaliczna, czy konsument w Wielkiej Brytanii zacznie więcej kupować, bo tam jest podobna sytuacja jak w Polsce, czyli inflacja już spadła, prawda, skala w Polsce jest większa, bo mamy inflację mamy 2,8, a wzrost wynagrodzeń, przynajmniej w tych dużych firmach, 12,9, tam te różnice nie są aż tak duże, natomiast generalnie po spadku inflacji konsument trochę odżywa i ma możliwości, pytanie, czy będzie miał skłonność do zwiększenia wydatków. I to jest pytanie, podobnie jest w strefie euro, podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, to jest pytanie, gdzie bankierzy centralni myślę, że sobie łamią na tym zęby, jak zaprognozować to, jak będzie wyglądała konsumpcja ze strony detalu, czyli konsumentów, tak przede wszystkim sektora prywatnego, jak będzie ta konsumpcja wyglądała, bo to będzie kształtowało poziom inflacji, to znaczy siła odbicia inflacji w drugiej połowie roku będzie w dużym stopniu zależała od tego, jak zachowa się konsument. I znowu, dane, które napływają z Wielkiej Brytanii, raczej wskazują w tej chwili na to, że tam jest stagnacja, że gospodarka nie ma na razie paliwa do tego, żeby zacząć wzrosty jakieś silniejsze. To jest i tak lepiej niż było w ubiegłym roku, bo tam to był jeden z tych krajów, który miał wysoką inflację i też takie warunki już prawie spełnione recesji, chociaż bardziej spowolnienia takiego głębokiego, żeby PKB spadało. Natomiast w tej chwili, jak popatrzymy na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, no to jest raczej potwierdzenie tego, że ta gospodarka nie chce się rozpędzać, a równocześnie Bank Anglii nie chce obniżać stóp procentowych. Pytanie, czy Bank Anglii nie za długo trzyma wysokie stopy procentowe i czy nie schłodzi gospodarki tak mocno, że za chwilę tak będzie musiał obniżać stopy procentowe, ale dlatego, że tam gospodarka zacznie jeszcze bardziej słabnąć, znaczy jest w tej chwili słaba, ale może jeszcze bardziej osłabnąć. To są dylematy banków centralnych, to są dylematy, które w najbliższym czasie, w ciągu miesiąca czy dwóch jeszcze nie znajdziemy odpowiedzi, czy banki centralne podjęły właściwe decyzje, ale myślę, że w ciągu 3-4 miesięcy znajdziemy te odpowiedzi. To będzie dużo istotniejsze, myślę, dla rynków akcji, dla rynków obligacji, niż to, czy faktycznie tutaj w przypadku, nie wiem, Stanów Zjednoczonych będą 2 czy 3 obniżki w tym roku, czy Bank Anglii zacznie te obniżki w lipcu, w sierpniu, tak, czy trochę później, bo jeżeli popełnili błąd w ocenie sytuacji, to już te obniżki w lipcu, czy tam w sierpniu, czy we wrześniu, one będą mocno spóźnione. Jeżeli nie popełnili błędu, to znaczy, że wszystko jest w miarę okej i ta gospodarka amerykańska rozwija się dość szybko, europejska raczej wolno, ale też się rozwija. No to teraz, jeżeli chodzi o dylematy związane z bankowością, a może dylematy bankierów centralnych, to tylko dla odnotowania przez chwilę, bo nie było tutaj jakieś, to nie jest coś, co jakoś powoduje reakcje rynkowe, ale dla odnotowania w Financial Times profesor Adam Glepiński, prezes NBP i poszukiwanie porozumienia z premierem Tuskiem. Zresztą widzę na polskich portalach jest tutaj już oczywiście wszędzie na ten temat dość dużo, więc prześledzić, przenegocjować. Zamany.pl pokażę teraz właśnie więcej na ten temat. Prezes NBP chce negocjować z Tuskiem. Nie negocjuje się w sprawie tego, czy coś było zgodne, czy niezgodne z prawem, mówi profesor Joanna Tyrowicz. Z kolei tutaj zaczyna się ten artykuł od komentarza ze strony pani profesor. Poszukiwanie porozumienia z obydwu stron, padło dużo złych słów. Gdzieś tam w tym wywiadzie jest chyba i planuje wystosowanie listu prezes Glepiński w celu zakończenia coraz bardziej zaciekłego sporu. No ja mam wątpliwości, że taki list zakończy ten spór, natomiast no, pani Tyrowicz jest skonfrontowana albo skonfliktowana z profesorem Glapińskim, to chyba wiemy o tym już od czasu, jak pani Tyrowicz pojawiła się w RPP.
i pierwsze komentarze po pierwszych posiedzeniach, na których brała udział. Natomiast jak ta sytuacja będzie się rozwijała, no to jest oczywiście ciekawe z punktu widzenia tego, jak te relacje rządu z bankiem centralnym mogą wyglądać. Natomiast dla rynków finansowych to nie ma aż takiego znaczenia. To znaczy, patrząc na to, co, jak to może wpłynąć na złotego, albo jak to może wpłynąć na rentowności polskich obligacji, to według mnie to będzie wpływ minimalny, bez względu na to, co się będzie działo. I to jest z punktu widzenia inwestora, to jest coś, co jest optymistyczne. Natomiast z punktu widzenia stabilności całego systemu, no lepiej, gdyby tam to porozumienie było, albo inaczej, gdyby ta współpraca, te relacje były lepiej poukładane. Natomiast ja nie jestem w stanie ocenić tutaj wszystkich aspektów prawnych i czy pani Tyrowicz ma rację, czy nie. Jest jak jest. Aczkolwiek pamiętamy, jak prezes Glapiński na konferencjach mówił takie rzeczy, że bardzo wyraźnie sugerował, że ci, którzy głosują na takiego wysportowanego, to w ogóle dziwnie coś są. Parafrazuję, to nie jest cytat, ale prawda, były takie hasła, tak? No to teraz szukać rozejmu? No dobrze, to zostawiamy ten temat, ale tropem bankowości, a nie, już nie, bankowość centralna zostaje, mówiłeś o tym, o Europie mówiliśmy, to jak było o tej Europie, to też wspominałeś o Chinach oczywiście, bo to jest pytanie, jak te relacje gospodarcze się będą układały, a to zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja w chińskiej gospodarce. No to teraz o tym może trochę więcej. Czekamy cały czas na przypiekanie jabłka, czyli na Apple'a. Będzie o Apple'u, będzie o przypiekaniu jabłka. Ale teraz o Chinach. No Chinach, tu... Chiński bank, czyli jednak o bankowości centralnej, bo o tym, jak chiński bank popsuł juana. Popsuł juana, natomiast to też warto pamiętać o tym, że po pierwsze tam jest onshore i offshore, czyli są dwa juany. Jeden jest handlowany wyłącznie w Chinach kontynentalnych, drugi między innymi w Hongkongu. Natomiast one w ostatnich latach poruszają się praktycznie pod kreskę, to znaczy powielają swoje ruchy. I co się wydarzyło? W piątek bank Chin po prostu utrzymuje pewien zakres wahań juana do dolara i stara się, żeby te wahania nie przekraczały poziomu około 2% odchylenia. I w piątek pozwolili na to, żeby to odchylenie było 0,2 większe niż jakby wynikało z tych założeń, które wcześniej przedstawiali, na jakim poziomie ten juan powinien być. I w związku z tym rynki od razu wysnuły wnioski, że to może być informacja, że jednak bank Chin będzie skłonny pozwolić na osłabienie juana. To by im trochę pomogło z eksportem. Trochę by było większa presja inflacyjna, ale to w tej chwili w Chinach nie jest to duży problem. No i oczywiście nastąpiła przecena juana przede wszystkim do dolara. Natomiast nie są to jakieś ruchy rzędu 10%, tak to te ruchy są umiarkowane. Natomiast to pokazuje jedną rzecz, że w tej chwili jak rynki, jak banki centralne i rządy zaczynają kreować rzeczywistość, czyli bardzo starają się utrzymać na pewnych poziomach i aktywność gospodarczą, ze względu, znaczy wprowadzając stymulację fiskalną i równocześnie próbują kontrolować kurs walutowy i no oczywiście stopy procentowe to jest trochę im łatwiej, zwłaszcza te krótkoterminowe, to skutki mogą być trudne do przewidzenia, ze względu na to, że rynki są w tej chwili podatne na dość gwałtowne reakcje. I mi się wydaje, że jeżeli bank Chin będzie dalej szedł w stronę z jednej strony stymulowania gospodarki, z drugiej strony zgody na to, że obniżają stopy procentowe i nie poprawi się sentyment do Chin, to juan będzie pod presją. To ma znaczenie dla wszystkich pozostałych walut, prawie wszystkich pozostałych walut azjatyckich, krajów azjatyckich. I drugi bank centralny, który też ma w tej chwili wyzwanie, to jest bank Japonii, bo tam kurs jena do dolara testuje właśnie 152 dolary. Jeżeli pokona ten poziom, to też będzie problem. A na razie wygląda na to, że przedstawiciele banku centralnego i Ministerstwa Finansów japońskiego, Ministerstwa Finansów, zaklinają rzeczywistość i twierdzą, że tu nie ma przesłanek fundamentalnych, żeby jen się dalej osłabiał. Przypomnę, że ostatnia decyzja Banku Japonii dotycząca stóp procentowych to było wyjście z ujemnych stóp procentowych, tak, czyli z poziomu minus 0,1 na poziom 0,01. Natomiast w komentarzu ze strony Banku Centralnego pojawiło się to, że to nie jest zapowiedź serii podwyżek stóp procentowych. Rynek przyjął to jako bardzo gołębie wystąpienie. Jen się osłabił, to ruch w ciągu 2-3 dni to było ponad 2%. I znowu jesteśmy na poziomie, bo już wcześniej w październiku ubiegłego roku byliśmy na tym poziomie powyżej 151 jenów za dolara. Jeżeli ta bariera 152 dolary pęknie, to Bank Japonii będzie interweniował. I tutaj
Pan Kanda zapowiedział niemal wprost, że będą interwencje banku centralnego, więc spekulanci muszą to brać pod uwagę, że krótkoterminowo to jest przesunięcie rynku o 4-5 figur, czyli tak powiedzmy ze 152 do jenów za dolara na 147, to bank centralny może zrobić to błyskawicznie, natomiast zatrzymanie trendu osłabienia nie jest tak proste, to znaczy bez podniesienia stóp procentowych może to być bardzo trudne. I gdzie jest związek między bankiem Chin i bankiem Japonii? Związek polega na tym, że jesteśmy w takiej sytuacji, że rynki już nie akceptują takiego podejścia właśnie, że możemy mieć bardzo luźną politykę monetarną, jeszcze stymulację fiskalną i w ogóle nie będzie żadnego problemu, jak stopy procentowe będą też za niskie w porównaniu z tym, czego rynki oczekują, podkreślam, czego rynki oczekują. To jest trochę inna sytuacja niż mieliśmy na przykład jeszcze w ubiegłym roku i zakładam, że ta sytuacja będzie się utrzymywała, co rokuje sporą zmienność, jeżeli chodzi o rynek walutowy w perspektywie następnych miesięcy. I to się powinno też przekładać na złotego. Jak będą ruchy na jenie, jak będą ruchy na juanie, czyli jak będzie w ogóle większa zmienność, znowu się zacznie pojawiać na rynkach światowych, to zwłaszcza do dolara, wydaje mi się, że tutaj złoty będzie postrzegany też jako ta waluta, w której spekulanci mogą coś dla siebie uszcząć, tak? Czyli po prostu większa zmienność, to jest łatwiej, żeby tam zarobić w krótkim terminie. I myślę, że warto brać to pod uwagę, warto się na to przygotować. Ja będę obserwował jena, przede wszystkim jena, juana trochę mniejszym stopniu, ale jena będę obserwował właśnie te poziomy 152 dolary, 152 jeny za dolara, jeżeli będzie presja rosła, spodziewam się interwencji Banku Japonii, ale wtedy zobaczymy siłę rynku, to znaczy rynek udowadniał wielokrotnie, że bank centralny nie jest w stanie zatrzymać osłabienia waluty, znaczy nie jest w stanie zrobić tego szybko i najczęściej nie jest w stanie tego zrobić bez podniesienia stóp procentowych. Znowu, bardzo ciekawe, co w kolejnych miesiącach wymyśli Bank Japonii i też jakie będą dane napływały z japońskiej gospodarki. Na razie jest tak, że jeżeli jen się trochę umacnia, to gorzej dla giełdy w Tokio, natomiast jak jen słabnie, to dla giełdy w Tokio jest dobrze, oczywiście w ujęciu w jenach, tak, bo w dolarze to wtedy to trochę inaczej to wygląda, ale generalnie znaczna część Hossy, która była na Nikkei, to jest pochodna też osłabienia jena i wzrostu zysków spółek eksportujących, które w indeksie Nikkei mają dominujący udział. Znaczy, udział eksportu jest bardzo duży i niektóre spółki, chociażby Toyota, tak, no, opierają swoją sprzedaż na eksporcie w dużym stopniu, ponad połowa, nawet 70% sprzedaży to jest eksport, więc słabszy jen im pomaga przynajmniej w tym terminie, w dłuższym pewnie nie. Natomiast na razie znowu, banki centralne mają swoje wyzwania, mają swoje problemy, mają sporo decyzji takich, które trzeba podejmować w obszarach podwyższonej niepewności, więc zaczynając od Azji, Bank Japonii, Bank Chin, Bank Anglii, Europejski Bank Centralny, Fed, wszystkie banki mają duże wyzwania prognostyczne, to znaczy ja nie zazdroszczę im w tej chwili, bo te modele, które były używane przed lockdownami, one nie wszystkie się spełniają, nie sprawdzają w tej chwili i nie sądzę, żeby się sprawdziły jeszcze w perspektywie następnych kilku kwartałów, więc trochę będą te decyzje podejmowane na wyczucie. Zobaczymy, jak to się przełoży na zachowanie rynku. Okej, to mamy ten ciąg gospodarczo bankowo-centralny za sobą. To teraz możemy chyba zająć się już przypiekanym jabłkiem, prawda? No możemy. Do tego bardzo ciekawego tematu. Lubicie pieczone jabłka? Ale jak grilluje albo piecze je rząd do spółki z prokuraturą. Okej. No to oczywiście chodzi o Apple, czy ten pozew, który rząd Stanów Zjednoczonych wytoczył przeciwko Apple'owi. Chodzi o kilka zarzutów, jest takich dość poważnych. Przede wszystkim wykorzystanie monopolistycznej sytuacji, pozycji, natomiast to są ograniczenia dotyczące wpuszczenia konkurencji, czy też możliwości użytkowania na przykład innych aplikacji na iPhone'ach innych firm niż Apple, też możliwość, znaczy też tłumienie strumienia przepływu danych, tak, jeżeli ktoś używał innych aplikacji, tak, czy produktów innych firm, to po prostu Apple robił tak, żeby to nie działało tak sprawnie jak w przypadku ich rodziny produktowej. I to tutaj bardzo ciekawa sytuacja, bo w analizach, w komentarzach pojawiają się analogie do
do tego, co się działo w latach 90. z Microsoftem, tylko że Microsoft wtedy z Windowsem miał 90% rynku, praktycznie to monopolistą był na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o Apple, to on, jeżeli chodzi o iPhony, smartfony, to ma 70% rynku w Stanach Zjednoczonych, natomiast na świecie no już nie. I pytanie właśnie, czy rząd Stanów Zjednoczonych może oprzeć całą swoją, cały ten zarzut może oprzeć na tym, że Apple jest monopolistą. Natomiast z punktu widzenia samej spółki inwestorów, no tutaj jest całkiem sporo wątpliwości dotyczących tego właśnie, w jaki sposób Apple działał. Dla mnie wygląda na to, że będzie można, znaczy rząd będzie w stanie udowodnić przed sądem, że te działania Apple'a właśnie ograniczały możliwość wejścia konkurencji, przynajmniej w niektóre obszary, które Apple chciał zablokować, znaczy konkurencja nie mogła tam wejść. I to jest tutaj te tematy, które Robert wyświetlił, tak? Znaczy wyświetlił, tak, ale Rafale, musimy podać źródło, bo to jest akurat polski portal, notebookcheck.pl. Notebookcheck, tak. No właśnie, tutaj bardzo ładnie zebrane właśnie te w punktach. Pozwól, że zacytuję. Blokowanie innowacyjnych superaplikacji. Apple zakłóciło rozwój aplikacji o szerokiej funkcjonalności, które ułatwiłyby konsumentom przełączanie się między konkurencyjnymi platformami smartfonów. Punkt drugi, tłumienie mobilnych usług strumieniowania w chmurze. Apple zablokowało rozwój aplikacji i usług strumieniowania w chmurze, które pozwoliłyby konsumentom cieszyć się wysokiej jakości grami wideo i innymi aplikacjami opartymi na chmurze, bez konieczności płacenia za drogi sprzęt do smartfonów. Za drogi sprzęt do smartfonów, za... No nie, może nie sprzęt, ale... Może sprzęt, okej, okay, dobra. Tak to jest zacytowane przez notebookcheck.pl. No i tak, i to są te takie najważniejsze zarzuty. I pytanie jest oczywiście, co rząd może osiągnąć przed sądem, bo jeżeli osiągnie zakaz prowadzenia działania w ten sposób Apple'a, to dla Apple'a będzie to dość kosztowne. Znaczy będzie musiał po prostu otworzyć się na większą konkurencję i wydaje mi się, że to będzie, i Apple do tego zostanie zmuszona. Czyli historia, to jest zacznijmy od tego, to nie jest pierwszy zarzut do Apple'a i on niektóre sprawy wygrywał, niektóre przegrywał, natomiast ostatnia jest taka sprawa z jednym producentem gier, niby nie przegrał, natomiast będzie musiał zmienić trochę swój sposób działania. Też szef Apple'a tak nieopatrznie powiedział, że nie będzie w 2018-2019 roku, że rynek chiński nie słabnie, jeżeli chodzi o sprzedaż Apple'a, no i inwestorzy się zdenerwowali i go zaskarżyli za to, że skłamał po prostu, bo informacje, które Apple miał, to ewidentnie pokazywały, że jednak ten popyt słabnie, no i dowodem na to jest to, że zażądał od swoich kooperantów ograniczenia produkcji Apple, tak, w tym samym czasie. Więc tutaj też poszli na ugodę, będą musieli zapłacić pewnie 500 milionów dolarów. Natomiast same kary potencjalne to nie jest ten problem, z którym Apple będzie się musiał zmierzyć, tylko raczej otwarcie dostępu dla konkurencji. I to jest wyzwanie i myślę, że to słabe zachowanie Apple'a od już kilku miesięcy. To są dwie rzeczy. Pierwsze to jest właśnie rynek chiński, to znaczy tamten rynek chiński nie zachowuje się tak dobrze, jak analitycy jeszcze niedawno zakładali. Drugie to są właśnie kwestie związane z tym, co się dzieje, znaczy te potencjalne zarzuty właśnie o ograniczanie konkurencji, to wisiały nad Apple'em już od dłuższego czasu. Natomiast jest jeszcze kwestia trzecia, czyli czy faktycznie Apple ma w tej chwili tak konkurencyjne produkty, żeby przy tych cenach utrzymać dynamikę sprzedaży, bo to jest bardzo duże wyzwanie i ja patrząc na to, co się dzieje z poziomem sprzedaży w ostatnich kwartałach, mam wątpliwości, czy Apple jest w stanie w tym roku w ogóle jakikolwiek wzrost sprzedaży zanotować. I to wszystko spowodowało, że Apple tutaj w zasadzie od początku roku, czy od grudnia ubiegłego roku, był w okolicach 200 dolarów, w tej chwili jest na poziomie około 170-171 dolarów. To pokazuje, że rynek już przy dobrej koniunkturze na giełdzie amerykańskiej, rynek już Apple'a ukarał, co nie znaczy, że to jest koniec kary. Bo jeżeli okaże się, że sąd na przykład będzie chciał zmusić Apple'a do tego, żeby właśnie otworzył się bardziej na konkurencję, to myślę, że to nie jest koniec problemów, jeżeli chodzi o notowanie Apple'a. Co ciekawe, to jest coś, o tutaj Krzysztof, aż nabrałem ochotę na szarlotkę.
Co ciekawe, to nie jest jedyny. O, już tam wcześniej, to już wcześniej Krzysztof pisał tak, na sam widok, tak. Ale tutaj był jeszcze Dawid, potem pisał wolę gruszki. No dobrze, to tyle. Ale nie ma firmy, która chyba byłaby gruszką, no. Chociaż może jest, nie wiem. Ale na pewno nie tak duża jak Apple. Mhm. Natomiast też zwrócił uwagę na to, że ta, w ogóle takie postępowania antymonopolowe ze strony rządu amerykańskiego przeciwko Big Techom, to nie jest coś nowego. To 4, 5, 6 lat temu chyba już było przesłuchanie w ogóle w kongresie szefów wtedy chyba Wielkiej Piątki tych Big Techów i też pojawiały się właśnie różnego rodzaju zarzuty o wykorzystywanie pozycji monopolistycznej. Zresztą też Amazon, Google mają swoje procesy już za sobą. Nie znaczy, że nie będą mieli nowych. Natomiast to jest wyzwanie w ogóle przy tej skali działalności, które te spółki mają, że zarzuty ze strony rządu mogą się pojawiać dość często. I to jest jedna z rzeczy, na którą też zwracam uwagę, jeżeli mówimy o wycenach tych spółek, one sobie pewnie poradzą, tak jak Microsoft przeżył lata 90. Natomiast dynamika wzrostu zysków może być zdecydowanie mniejsza niż wtedy, gdyby rządy im pozwoliły w pełni wykorzystywać swoją pozycję. Więc to jest taka gra trochę w kotka i myszkę, to znaczy ci udają, znaczy te firmy udają, że przestrzegają zasad wolnego rynku, a rząd co pewien czas przypomina sobie, że jednak dbanie o konkurencję jest istotnym elementem prowadzenia polityki gospodarczej i chyba wchodzimy w tej chwili w taki okres, gdzie tych zarzutów może być nie przeciwko Apple'owi, tak? Bo te zarzuty przeciwko Apple'owi to już będą, natomiast też przeciwko Google czy Alphabetowi, Mecie czy Amazonowi te zarzuty mogą się ponownie pojawiać właśnie ze względu na to, że to jest na granicy, znaczy patrząc na to, jak te spółki działają, to tak naprawdę one w dużym stopniu wypełniają znamiona przestępstwa, to znaczy skorzystania z tego, że są w takiej pozycji, w której mogą dyktować warunki rynkowe. Co prawda jeden nawet z kongresmenów czy jeden z analityków powiedział, że to nie jest przestępstwem, także się jest monopolem, natomiast z punktu widzenia gospodarki to monopole są szkodliwe. I tak jak 100 lat temu US Steel tak, zostało pocięte, no to w tej chwili to wydaje się, że też może być tak, że tutaj presja na to, żeby te firmy nie były tak, nie miały tak monopolistycznej pozycji, będzie w najbliższym czasie rosła. To jest jedno z zagrożeń dla tych największych spółek technologicznych amerykańskich i myślę, że nie należy go bagatelizować, ale też nie należy popadać na razie w jakieś czarnowictwo na zasadzie takiej, że Apple bankrutuje albo że kurs spada o 50% z tych poziomów, na których jest, jest to mało prawdopodobne. Ja raczej bym się spodziewał, że tutaj w przypadku Apple'a to może być po prostu stagnacja, jeżeli chodzi o notowania, czyli jesteśmy na $170 i za pół roku możemy też być na poziomie $170. W międzyczasie może być na 150 albo 190, w zależności od tego, jak będzie dobrze w ogóle z koniunkturą na giełdzie. Natomiast według mnie będzie problem z tym, żeby ta spółka poprawiała przychody w takim tempie, jak i też i utrzymała marżę, tak? Czyli przychody w takim tempie, jak było to zakładane jeszcze kilka kwartałów temu. Drodzy Państwo, zasypałem Was tutaj linkami do naszego wydarzenia w najbliższy czwartek, 28 marca. Nie dopisałem godziny, godzina 12. Jeszcze wrzucę ten link za jakiś czas na koniec zupełnie, czyli za parę minut, bo niedługo kończymy, jakoś tak nam bardzo energicznie poszło. To godzina 12, czwartek, godzina 12, PZU Safe. Plus i Jarosław Leśniczak, to będzie prosto w fundusz na kanale YouTube'owym Platformy Inwestycyjnej Kup Fundusz. Za chwilę więcej jeszcze na ten temat, ale teraz jeszcze wrócimy do Waszych pytań, ale teraz odnotujmy jedną rzecz, że taki KGHM teraz traci 4% i kosztuje 112 zł. I 35 groszy. A to jest konsekwencja po informacjach, tak. Odpisy właśnie, tak. Właśnie, znaczy ja myślę, że większym problemem jest to, że koszty działalności KGHM-u w ostatnim czasie mocno wzrosły, a tak naprawdę to te zarządy tam się wymieniały, prezesi się wymieniali, zresztą składy zarządu też się zmieniały przez ostatnie 8 lat i raczej ja nie widzę, żeby tam były jakieś takie działania, które znacząco by podniosły wartość tej spółki, zakładając oczywiście, że nie ma gwałtownego wzrostu ceny miedzi i srebra.
bo jak cena miedzi i srebra wzrośnie o 100%, tak, po 100%, to kurs KGHM-u wzrośnie o 200%, to ja nie mam wątpliwości, bo to dźwignia operacyjna będzie po prostu kosmiczna. Tylko patrząc na to, co się działo w spółce przez ostatnie lata, to dla mnie to też jest nauczka i to duże rozczarowanie, jeżeli chodzi o tą spółkę, bo zakładałem, że ceny miedzi może jak nie wzrosną do tych 16 tysięcy dolarów od razu, zakładam, że wzrosną w perspektywie 2, 3, 4 lat, w zależności od tego, kiedy będziemy mieli spowolnienie gospodarcze, to mimo wszystko zakładałem, że jak cena miedzi będzie stabilizowała się w okolicach 9 tysięcy dolarów, to KGHM raczej będzie notowany powyżej 150 zł niż na poziomach takich, jak był ostatnio, czy tam na częściowo było w okolicach 100 zł. To są rzeczy, na które warto zwracać uwagę, natomiast to, że przeszacowane są aktywa, to jakby z punktu widzenia operacyjnego nie ma dużego znaczenia. Po prostu majątek firmy został, wartość majątku została skorygowana, natomiast to nie wpływa na przychody, na cash flow. I rynki zazwyczaj reagują krótkoterminowo, to znaczy takie przeszacowanie majątku to jest impuls na jedną, dwie sesje. Miedziowy kombinat postanowił, cytuję, za Business Insiderem, postanowił sprawdzić, ile wart jest jego majątek produkcyjny. Wynik testów nie okazał się przyjemny. Wkrótce nadejdzie informacja o olbrzymich stratach w sprawozdaniach finansowych. Miliardy złotych, no to wiesz, no to może na jedną, dwie sesje, ale jak taka strata przejdzie, to co? Ale to, mówię, to jest strata księgowa, ponieważ to nie wynika z tego, że oni ponieśli jakieś straty na działalności operacyjnej. To jest po prostu przeszacowanie majątku, to się musi pojawić, tak? I w bilansie, i w rachunku wyników, tylko to są te pozycje, które są niezwiązane z przepływami cash flow operacyjnymi. To jest najbardziej interesujące z punktu widzenia inwestorów. Jeżeli rynki reagują, bo reagują, no tak, no spółka odchudziła się ze względu na to, że przeszacowała tę wartość majątku, więc to musi być jakaś reakcja. Natomiast w dłuższej perspektywie to o wartości spółki przede wszystkim decyduje to, czy spółka na poziomie działalności operacyjnej pokazuje dodatni cash flow, czy jest wzrost tego cash flowu. Więc ta operacja księgowa nie ma specjalnego znaczenia, natomiast z punktu widzenia oczywiście wyceny na ten moment ma pewne znaczenie, natomiast to nie jest tak, że to pociągnie kurs o kolejne 15-20%. Zresztą po wymianie zarządu to ja się spodziewałem, że będą takie działania, ponieważ każdy nowy zarząd jak przychodzi, zwłaszcza jak jest zmiana polityczna, to jest spółka tak obsadzana politycznie, tak czy inaczej, spółka Skarbu Państwa, to jak przychodzi nowy zarząd, to stara się po prostu wyczyścić sobie przedpole, więc można zrzucić oczywiście wszystko na karb poprzedniego zarządu i zrobić takie operacje, które tak czy inaczej trzeba było zrobić. Od dzisiaj tak zakładam, że po prostu zarząd będzie się koncentrował na tym, żeby poprawić cash flow na działalności operacyjnej i przychody też z działalności operacyjnej, no i za to będzie rozliczany. Natomiast jeszcze raz, no, w historii było wiele spółek, które korygowały wartość majątku, nawet jak to były dramatyczne korekty, to najczęściej ma wpływ właśnie na krótkoterminowo, na wycenę, na dwie sesje maksymalnie. No to naprawdę nie jest tendencja, która będzie trwała, bo trwałe tendencje pojawiają się wtedy, jak na przykład rynek, znaczy jak spółka przestaje mieć możliwość prowadzenia dochodowego biznesu, to tak, to wtedy spadki mogą być kontynuowane i dramatyczne. To teraz przebiegniemy po waszych komentarzach, bo mało ich było w trakcie. Tutaj Piotr pisze jeszcze, strata to strata, na pewno nie ma plus dla firmy, no tak, ale Rafał powiedział o tych też innych zależnościach, że czyszczenie po poprzednikach, być może robienie sobie gruntu, faktycznie przeszacowanie, ale to nie ma wpływu na działalność operacyjną. To ja tylko bym odniósł się do tego, bo parę lat temu, jak Orlen przejął Energę, to sobie przeszacował wartość energii w górę. I też przeszło to przez rachunek wyników, pokazał niesamowite wyniki i rynek praktycznie nie zareagował. Dlaczego? No bo to nie ma znaczenia, tak, ile sobie tam w księgach zapiszą, ile jest warta ta energia, pod warunkiem, że nie będą jej szybko sprzedawali, bo gdyby ją sprzedawali, to faktycznie miałoby to znaczenie. Natomiast naprawdę te wszystkie operacje takie księgowe, przeszacowania wartości aktywów, to nie jest najważniejsza część analizy spółki. To znaczy analitycy biorą to pod uwagę, bo to jest oczywiście kwestia wyceny majątku firmy. Natomiast większość świata inwestycji żyje na DCF-ach albo innych formach analizy dochodów czy cash flow'u, które pozwalają oszacować wartość spółki przez ten pryzmat, a nie przez wartość majątku. Mm-hmm.
patrzę na wasze komentarze. No dużo powitań, które były wcześniej, których nie pokazałem, że to bardzo przepraszam, ale może tutaj kogoś wyróżnię, na przykład tak, PKNL, witam z Holandii. Było też na przykład takie powitanie, dzień dobry, w kolejnym tygodniu korekty wiszącej nad rynkiem. No wisi. W końcu jak wszyscy już, to tak jak z tym chłopcem, co wołał wilki, tak? Jak już wszyscy powiedzą, że nie będzie, to wtedy przyjdzie. Trochę o rakietach. Też wam się tutaj coś odbijało w komentarzach. Doktor Szum. Ironicznie, jestem pewien, że ironicznie. DAX się zachowuje bardzo silnie od czasu zmiany na polskiej scenie politycznej, to wtedy, kiedy mówiliśmy o niemieckiej gospodarce. No to jest zależność, której nie brałem pod uwagę. Panie Rafale, Dawid pisał, kiedy w końcu będę mógł shortować DAX-a, bo tu już kolejka się ustawiła. Znaczy, no, w ogóle jeżeli chodzi o DAX-a, to ja potrafię wyjaśnić sobie, dlaczego ten DAX rośnie, natomiast z punktu widzenia obrazu technicznego rynku i silnej hossy, to ja z założenia nie shortuję indeksów, które są w tak silnych trendach wzrostowych. Po prostu przyjmuję, że ja czegoś nie wiem i nie ma sensu kopać się z koniem. Dlaczego? Bo to w piątek powiedziałem ten żarcik na temat tego, jak sprawdzić, czy rynek jest w hossie. Po prostu zająć krótką pozycję i poczekać, aż mnie wyciśnie, bo jak zrobię to 3-4 razy, to już wiem, że rynek jest w hossie. Tylko, że już to, nie mam kasy wtedy. Tak, i to niestety jest właśnie z DAX-em, że po prostu ten trend jest tak silny, że korekta może przyjść w każdej chwili, natomiast trafienie, że to zaraz będą jakieś większe spadki, no naprawdę to trzeba mieć duży łód szczęścia. To nie wystarczy wiedza, nie wystarczy wiedzieć, co wpływa na DAX-a w tej chwili, to trzeba jeszcze łód szczęścia. Dlaczego? Bo to jest też oczywiście bardziej płynny rynek niż polski, większy, natomiast mimo wszystko to jest dość płytki rynek, więc tam jeden, dwóch graczy potrafi zrobić dużo zamieszania. Ja na razie patrzę na DAX-a i mówię, kibicuję mu, niech rośnie. To zawsze jest też dla naszej giełdy taki dodatni impuls. Znaczy, im wyższe wyceny DAX-a, to tym mniej będą padały zarzuty, że polski rynek już jest drogi. Szybki Tomalo pisał, z Chinami możemy się zdziwić, tam gospodarka wjeżdża na dobre, długofalowe tory, odsuwając budowlankę na bok na rzecz innowacyjności. Moim zdaniem okazja do zakupów jest teraz. Oj, to jest w ogóle temat. Czy no, w ogóle... Moim zdaniem okazja do zakupów jest nigdy. Tak, znaczy, jak jest, interesy... Tak jak oczywiście woda płynie tam, gdzie ma z góry i jak jest okazja, to się wchodzi... LPP, tak, kwestia, to nie wnikając w to, jak było, to jednak nie było to pewnie jakoś wyjątkowo czytelnie komunikowane, albo coś jest na rzeczy i tak dalej, zobaczymy, jak się tutaj sprawy będą toczyły, ale pamiętam taką swoją akcję, jak Polska postawiła na promowanie swoich jabłek w Rosji, gdzieś tam kiedyś, przed laty, tak, tam poszło dużo pieniędzy na to i rzeczywiście rynek się zbudował i bach, Putin poszedł na Krym, tak? I nagle cały biznes i był płacz i zgrzytanie zębów. No, oczywiście było blisko, wielki rynek, trzeba było sprzedawać, tak? No tylko kto miał złudzenia, że tam się dzieje to, co się dzieje. To samo z Chinami, no teraz były jakieś takie ostre zagrywki militarne, przekraczanie tego obszaru Tajwanu nocą, przez jakieś masy ich sił, samoloty, okręty, tak? I stawianie sił tajwańskich na równe nogi, takie rzeczy będą się działy po prostu, więc ja nie wiem, czy tam naprawdę to jest taka okazja do zakupów teraz, no ale jak uważacie, to decyzję każdy podejmuje sam. Tu dwie rzeczy są, bo oczywiście są kwestie jeszcze zagrożeń takich prawnych i dostępu do swojej własności, bo tutaj rząd chiński w ostatnim czasie pokazał, że no, potrafi narzucić takie rozwiązania, które podważają jakby zasady kapitalizmu, znaczy po prostu uważają, że dana branża ma być zniszczona i już. I pomijając to tylko tutaj w tej wypowiedzi, że odsuwając budowlankę na bok na rzecz innowacyjności, to Szybki Tomalo pisze, to jest fundamentalne pytanie, znaczy takie najważniejsze z perspektywy człowieka, który chce inwestować i nie bardzo zajmuje się tym, co tam się dzieje w świecie polityki, tak, czy to jest kraj autorytarny, czy nie. To patrząc na historię Związku Radzieckiego między innymi, ale patrząc też w tej chwili na Chiny, to kraje autorytarne mają problem z innowacyjnością.
I to nie jest tak, że to jest coś, co można zwiększyć ilość pieniędzy i już rozwiążą sobie to, ten problem i staną się liderem większości obszarów, bo jeżeli chodzi o te najbardziej innowacyjne produkty, czy najbardziej innowacyjne projekty, to tam potrzeba swobody przepływu myśli. To jest zupełnie inna kultura i to kraje Zachodu to mają, między innymi Stanach Zjednoczonych, że jest możliwość tak swobodnych wypowiedzi, podważania opinii innych i w tym rodzą się najciekawsze pomysły. Chiny do tej pory, jeszcze do epoki Trumpa, były w bardzo uprzywilejowanej pozycji, ponieważ one kopiowały zachodnie rozwiązania, bezkarnie zupełnie, i na tym budowały kolejny krok, jeżeli chodzi o swoją innowacyjność, czyli podnosiły się o kolejny poziom, ale nadal w większości obszarów przegrywały Stanami Zjednoczonymi. Teraz, jeżeli te regulacje są wprowadzane coraz skuteczniej i Chiny będą odcięte od dostępu do wielu rozwiązań, które wcześniej były dopuszczone, tak, bo firmy zachodnie po prostu wchodząc na ten rynek zobowiązały się do przekazania części know-how, w tej chwili rząd amerykański nie pozwala na to. Oczywiście firmy sobie to obchodzą, tak, Nvidia też produkuje takie mikrochipy, które są zgodne z regulacjami, które rząd amerykański wprowadził, ale mają wydajność porównywalną do tych najbardziej wydajnych, tylko że trochę inne rozwiązania. Więc to oczywiście firmy sobie obchodzą, natomiast generalnie będzie problem z tym, według mnie, żeby Chiny utrzymały się na tej ścieżce wzrostu innowacyjności w całej gospodarce w takim tempie, jak było wcześniej. I to jest coś, co mnie zniechęca do Chin. Znaczy już pomijam, tak, że nie podoba mi się rząd, nie podobają mi się działania rządu chińskiego wobec swoich obywateli, nie podoba mi się wprowadzanie regulacji, które w zasadzie są z dnia na dzień wprowadzane i potrafią przewrócić biznes. Natomiast jeszcze bardziej nie podoba mi się to z punktu widzenia inwestora, że mam duże wątpliwości, czy Chiny są w stanie utrzymać wzrost innowacyjności wystarczająco na takiej ścieżce, która pozwoli im konkurować na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. Według mnie Stany Zjednoczone będą wygrywały, jeżeli chodzi o innowacyjność gospodarki, a Chiny w tej chwili są trochę w pułapce, to znaczy rynek nieruchomości nie działa, znaczy nie mogą pompować tak tego rynku, jak to było po 2008 roku. Nie ma konsumenta, który byłby tak silny, jak chcieli to zbudować, bo chcieli zbudować tą klasę średnią, bardzo silną i konsumującą dużo, jest za słaba. No i jest duża wątpliwość, czy ta ucieczka właśnie w stronę innowacyjności nie spotka się z barierami, które będą barierami technologicznymi albo technicznymi. To są pytania, na które ja przyznaję, nie znam odpowiedzi, natomiast wolę zdecydowanie jednak firmy amerykańskie, nawet pomimo tego, że są dużo drożej wycenione, niż firmy chińskie z całym tym obciążeniem balastu takiego społecznego, bym powiedział, regulacji rządowych i atmosfery, która jest w Chinach. Nie słyszę cię, Robercie. Piotr pisze coś ciekawego, ale tajemniczego też. Z Chin do nas mało trafia informacji. Dam przykład. Bilet na event wiosenny o wartości 50 zł stanowi barierę nie do przejścia dla większości przyjezdnych do większych miast. Rozumiem, o równowartości 50 zł, tak? No tak. Mhm. Przeliczeniu. No i to też jest... Źródło też... własne jakieś informacje, Piotrze? Znaczy to zróżnicowanie, jeżeli chodzi o te biedniejsze regiony i tych Chińczyków, którzy żyją w miastach, to zróżnicowanie dochodowe jest bardzo duże. Tam są cały czas jeszcze obszary faktycznie biedy tak naprawdę. Nawet te informacje, które dopływają z Chin, to pokazują, że tak jest. Oczywiście rząd chiński ukrywa pełną skalę tego problemu. Natomiast to w Chinach ten poziom nierówności jest wysoki. I to jest też jedna z rzeczy, która będzie powodowała napięcia społeczne w ciągu następnych lat. I to jest jedna z rzeczy, która też trochę niepokoi z punktu widzenia geopolityki, bo wtedy łatwiej jest znaleźć wroga zewnętrznego niż mierzyć się z wewnętrznym. Natomiast na razie to Chiny w mojej ocenie mają dużo problemów, z których nie ma szybkich, łatwych, dla których nie ma szybkich, łatwych rozwiązań i odbicia oczywiście na tym rynku akcyjnym są możliwe, nawet z tych poziomów 20% w górę, to dlaczego nie? Natomiast trwała hossa według mnie to jeszcze dużo czasu musiałoby upłynąć. I prawdopodobnie po pierwsze musiałyby nastąpić jakieś zmiany w relacjach Chin z krajami Zachodu, nie tylko Stanami Zjednoczonymi, to znaczy jakieś uspokojenie, jeżeli chodzi o tą wojnę handlową i te napięcia też takie polityczne. I druga rzecz, oczywiście kwestia Tajwanu, to jest też jedna z rzeczy, którą
gdyby rząd Chin zaczął mówić trochę spokojniej na temat Tajwanu, to myślę też to by poprawiło notowania u inwestorów zagranicznych. Natomiast na razie to do takiej trwałej hossy na rynku akcyjnym, pomimo niskich wycen, to myślę, że jest sporo czasu jeszcze musi upłynąć. Kapitał chiński, tylko chiński, no oczywiście giełdę w Szanghaju może trochę wyciągnąć jeszcze w górę, natomiast bez dużego napływu kapitałów zagranicznych, wydaje mi się, to jest mało prawdopodobne, żebyśmy zaczynali właśnie tam wielką hossę. Witamy Zacharego gorąco. Łazik księżycowy po ciemnej stronie księżyca broni innowacyjności Chin. Szanowny panie Zachary, my moglibyśmy już skończyć właściwie 15 minut temu, ale specjalnie dla pana i dla takich widzów jak pan, ja jeszcze zadaję kolejne pytania Rafałowi i cytuję komentarze. To już poza naszymi tematami, żeby wydłużyć. Nie, tak, już się bałem w pewnym momencie, że coś się stało z naszym top czatem, bo przestały się pojawiać komentarze od was. Tak, halo, działa? Czy ktoś może coś napisać do nas, czy działa top chat na przykład? I oczywiście zachęcam do tego, żeby zrobić sobie subskrypcję kanału Analizy Live, jeżeli jeszcze do tej pory ktoś tej subskrypcji z państwa oglądających nie ma, albo ktoś tu jest po raz pierwszy. Zachęcamy do tego. A teraz, o proszę, tutaj jest Dawid, tak, Dawid, Adam, a tutaj zielony z TBG, wszystko ok, Adam tutaj, Jolanta, o proszę, się posypało, Jolanta, tak, dziękuję bardzo za ten sygnał, Sebastian. To znaczy, że nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy w próżni, tak. To teraz wrzucę, postaram się wrzucić już poprawne z godziną, bo tamte linki były poprawne jak najbardziej, zaproszenie na spotkanie z zarządzającym konkretnym funduszem w czwartek o godzinie 12:00, najbliższy czwartek wyjątkowo, na kanale YouTube'owym Platformy Inwestycyjnej Kup Fundusz. To będzie PZU Safe Plus, Jarosław Leśniczak, prosto w fundusz, godzina 12:00. I to jest taki fundusz bezpieczny, który zrobił w ubiegłym roku, słuchajcie, ten bezpieczny fundusz 12,97. To takie czasy przyszły, ale ciekawe, no to jest taka wyjątkowa sytuacja zupełnie. Otrzymał też Alfę 2023, ów fundusz, PZU Safe Plus, i porozmawiamy z zarządzającym o tym, jak to się robi i co tam w tym funduszu jest, jak on może dalej się zachowywać, jakie mogą być perspektywy na rok 2024 i tak dalej. Tutaj widzimy za ostatnie 12 miesięcy to jest 10,84, za 36 miesięcy 15,94, czyli za 3 lata, a za jeden, a tu jeszcze na tle grupy może zobaczmy, jak on wygląda, tak. O, na tle grupy rzeczywiście porównawczo, tak, rzeczywiście ten fundusz daje radę. A jeszcze podrzucę tylko to zapowiedź z YouTube'a. Tak, proszę bardzo. I będziemy, i jeszcze zajrzymy do waszych komentarzy na chwilę, na koniec. Link macie w komentarzach, proszę bardzo. Muszę pamiętać, żeby pod filmem wrzucić ten link. Tak, Rafał, przypomnij mi. Jak już tak. Film słychać, widać i czuć. No cóż, mam nadzieję, że to nie jest nic złego. Działa. Tak, działa. Wszystko dziękujemy działa. Bardzo. Dzień dobry, Dolar Król. Tu jeszcze tak napisał Tom B. Słuchajcie, drodzy, i chyba będziemy zamykać na dzisiaj ten. I to bardzo ważna informacja. To jest ostatni Rafał przed świętami. Powinien był to powiedzieć na początku, to może by ludzie się tam zbiegli jakoś tam intensywniej bardzo, w większej liczbie. Tak, dzisiaj Rafał już zaczyna święta. Ostatnia paróweczka hrabiego barykana. Tak, dokładnie. Tak, to ja życzę wesołych świąt, udanych, spokojnych, radosnych, zdrowych. No i właśnie, zobaczymy. A ja po świętach, ale też pytanie, czy od razu we wtorek, bo może nie, zobaczymy, wypatrujcie zapowiedzi, jeżeli chodzi o Rafała. A my jeszcze tutaj pokażemy tytuł dzisiejszy, bo było o Apple'u, oczywiście bardzo wiele innych tematów i w ten sposób też zapraszamy na www.analizy.pl. O, wesołych świąt,
dostałeś, tak? Bo to chyba... Tak, gdzie... Wesołych Świąt, proszę. O, tak, takie komentarze są na koniec. O, to do zobaczenia. I zapraszamy na www.analizy.live po więcej materiałów i także na blog Rafała Bogusławskiego, na który to regularnie wiesza różne tematy. My też dziękujemy, o smacznego jajka, już tak wielki tydzień się zaczyna, więc udanego wielkiego tygodnia i wesołych świąt życzymy, żegnając się z Państwem i do zobaczenia. Ale to nie znaczy, że w tym tygodniu nie będzie już live'ów. Zachęcamy, zapraszamy i obserwujcie powiadomienia. Do widzenia Państwu. Do widzenia się z Państwem.